Cześć. Nie nagrywałem nic, ale teraz postaram się, kilka filmów, by się tego nazbierało, nagrać. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie rozmawiałem z Dawidem z Kalisza i podpowiedział, że na przykład mój software, mimo że jest Kia odebrania w styczniu, ostatni update był w grudniu, jest stary i nie będę miał możliwości update'u OTA, bo nie ma ptaszka do zaznaczenia, że tam ciapka, jak zwał, tak zwał. No. To za chwilę będę nagrywał zgranie tego wszystkiego. No za chwilę, jak się ogarnę z tym wszystkim i jak wygląda procedura i jak robić update teraz. A little longer than a few minutes later. Dobra, jesteśmy na stronie Kia. Pobieranie. Jest najnowsza. Rozpocznij tutaj. Dla systemu Windows. No dobra, wygląda to względnie intuicyjnie, więc nie będę się powtarzał i klikał za dużo. Tak to wygląda. Będę mówił co i jak w następnych krokach, jeżeli coś będzie potrzebne. Idę po pendrive'a szukać. Generalnie instalacja prowadzi jak za rękę. Tutaj jest chyba największy kruczek. Zastanawiam się sam. No rozumiem, że Niro EV Model Year 2023. I OK. No dobra, idę szukać innego pendrive'a, bo wychodzi na to, że trzeba mieć rozmiar danych jest 23 GB, więc 4 czy 16 nichoho nie starczy. Dobra, znalazłem pendrive'a, w zasadzie to jak ciapek z kartą MMC Micro. Zobaczymy, czy zaakceptuje. Ma pojemność większą niż 32. Sprawdź, czy dysk twardy nie zostanie. Tak. No i dobra, czekamy. Tutaj w czasie zgrywania instrukcja. Wybierz opcje ogólne, wybierz opcję wersja update info. I ostatecznie wybierz opcję version update na ekranie głównym, ogólnym, a następnie przednim przycisku. No zobaczymy. No, widzę, że się trochę zejdzie, powoli nagrywa na tego ciapka. Ale mi się wydaje, że tutaj... tu nie jest dotykowy. Moment. Mi się wydaje, że ja tu mam więcej ikonek. Może to jest jeszcze z jakiejś starszej wersji. Bardzo możliwe. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Za chwilę idziemy dalej. Robię to razem z wami na żywo. Ok, let's do it. Wychodzi na to, że może tylko same mapy będą aktualizowane. No, akurat to w Tesli działało znacznie lepiej. No dobra, nie będę przedłużał. No zobaczymy, co będzie później. Dam znać. No dobra, zmieniło się coś takiego, że podczas aktualizacji należy zapewnić jednostajną pracę silnika. W trakcie aktualizacji wszystkie funkcje, w tym kamera tylna i audio, są ograniczone. No dobra, czyli po prostu nie działa kwestia tego dodatkowego ekranu, bo główny działa normalnie. I co? I włączyłem w stan ready, czyli żeby ten 12-woltowy akumulator nie, jak z niego nie pobierało energii, tylko żeby pobierało z akumulatora trakcyjnego. No i co? Zastanawiam się, że chyba mogę pójść spokojnie napić się herbaty albo wody. Na kawę za późno. Coś czuję, że to się zejdzie dłuższy czas, którą mamy, tak. 19:52. No, to wrócimy i zobaczymy, co będzie. A little longer than a few minutes later. Przypomina to zagadka Dropsa. 8 minut później. 28%. No dobra, czyli idzie. Kiedyś w latach 90. na tych Windowsach było tak. W sumie to chyba widać wszystko poza tym w środku. Czy tak lubię?
Na Windowsa kiedyś to szło tak, że było szybko 99%, a potem ten 1% szedł dłużej niż te 99. No dobra, jak idzie, to idzie. Niech sobie idzie. A little longer than a few minutes later. Dobra, mamy 20:20 praktycznie, czyli się zbliża już powyżej 90%, więc cały proces trwał pół godziny. Z Tesli nauczony, jak zostawiamy kluczyk w samochodzie, w sensie w razie czego, jakby trzeba było się potem dostawać do samochodu, ja wiem, że tutaj łatwiej zdjąć ten ciapek tutaj, włożyć kluczyk i otworzyć, ale na wszelki wypadek, jakby się trzeba było włamać do samochodu, zawsze w takich momentach lepiej zostawić szybę otwartą. Kluczyk sobie zostawiłem w drzwiach. I 97%. Dobra, jak będzie 99, to włączę znowu nagrywanie, żeby nie przedłużać. I już prawie. A little longer than a few minutes later. Było 98 i momentalnie przeskoczyło na pliki. Aktualizacje są weryfikowane. Nie usuwaj urządzenia USB. Ciekawe, czy znowu tam, może to tylko na razie się aktualizacja zrobiła, map albo software. A, w międzyczasie sprawdziłem i rzeczywiście porównując to, co było napisane tutaj na ekranie i to, co było napisane na stronie, to tak, to, co pobrałem, powinno być nowszą wersją i powinno zostać zaaktualizowane. A jak będzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw. O. Czyli znowu się zaczyna. No dobra, to znowu wrócę za niebawem i zobaczymy, co z tego będzie. Czy to teraz jak gdyby druga część, czy w kółko to chodzi. A little longer than a few minutes later. Jak to mówi moje dziecko, da 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 dam. Więc wyskoczyła informacja, co się zmieniło. Gdzie naładować swój samochód, bla bla bla, aby ktoś korzystał z tej nawigacji. Że niby, no jak rozumiem, to jest taka namiastka w Tesli, że będzie gdzieś pokazywać po drodze stację ładowania i sugerować te miejsca. Więcej rzeczy na tą chwilę tak na szybko nie znalazłem. Jedno znalazłem, o czym mówił pan Dawid i od razu powiedział, że to jest coś, po czym możemy stwierdzić, czy te aktualizacja nam skoczy. Wcześniej tego nie miałem. Automatyczne pobieranie oprogramowania OTA. Teraz mogę kliknąć. Ja zakładam, że już wszystkie następne będą się działy z automatu. Z tego co widziałem, tutaj powinna się pojawić ikonka jakaś pobierania i powinno to się pobrać, a potem tak jak wcześniej wyskoczyło, że czy teraz chcesz, czy później i tak dalej. Więc generalnie można to odłożyć. No tutaj jak się klika to, to tylko to wyskakuje, więc nie popisali się. Mówię, no, z tych rzeczy, które mnie ogólnie by na przykład... które mogliby zmienić ewidentnie, to jest na przykład, żeby to się regulowało co 5%, co 1% to już nie marzę. Zużycie energii, no to bo stoi, to to zużyło. Dane zużycia pewnie się zresetowało przez ten cały update, który był. Tak, już tak samo marzę. Teraz robię tak, że jak wrzucam sobie kamerę w czasie jazdy do przodu, bo musiałbym rzucić D. Czy to się uda? O. Dobra. Teraz robię tak, że mam sobie, robię ten ekran zielony i w czasie jazdy sobie naciskam kamerkę po to, żeby podejrzeć co jakiś czas ten stan baterii. Nie wiem, nie mam innego pomysłu, patentu na to. Jak ktoś ma lepszy pomysł, żeby na przykład tu była ekran zielony, mapy Google, ja tutaj ten stan baterii, to było fajnie. Wiedzieliście o tym, że jest kamera druga, czy tam kąt dolny? Wiedziałem, się kiedyś bawiłem, jak czekałem na dziecko. No i to ogólnie wygląda mniej więcej z grubsza na tyle. Jak coś jeszcze zauważę, to dam znać. Widzę, że ikonka wróciła chyba ta osoby. Nic o więcej. Tyle.
Pozdrawiam, udało się.